Siema widzowie, z tej strony Arczy Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest gość specjalny. Tutaj sobie taki... Siemanko! Sajek 69, myśli, że jest tutaj, wiecie, śmieszny, ale nie ty, śmieszny, jest 69. Ty, jeden, ty nie możesz taki cwany. No, i dzisiaj sobie widzowie dla was nagraliśmy takie tepanie, trollowanie tutaj wraz z Trajanukiem. Także pamiętajcie, link do jego kanału macie w opisie. Zostawcie mu tam jakiegoś suba i lajka, bo słyszałem, że podobno wbija 100 tysięcy subskrypcji, mu tam niewiele brakuje, prawda to? A wy zostawcie łapkę zombiaczkowi pod odcinkiem, jak wam się to spodoba. I pamiętajcie o tym, że pod koniec w ogóle nagraliśmy PvP 1 vs 1, także warto jest obejrzeć odcinek do końca, jeśli chcecie zobaczyć, jak się klepie z zombiaczkiem. Dokładnie, dokładnie. Zobaczycie, jak dostałem w pierdziel od Sajka, więc no, oglądajcie, bo przeorał mnie jak no nie wiem co. No i moi drodzy, jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 1000 lajków, to robię włam na dragona i wysadzam spawna. Elo, miłego oglądania! Dobra widzowie, więc tepamy do pierwszego zioma. Zobaczymy, gdzie nas wariat tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą nogi czy coś takiego. Ale oczywiście, kurde, tepano tutaj w kuboid. No bo jak tutaj inaczej było po prostu. Byniu tutaj, no... No, ciężka kurde. Sprawa. Niestety, ile tu jest kratek żółwika? Tepnął oczywiście swój kuboid. No... Zombiaczek chyba stąd nie można uciec niestety. Bo nic tutaj po prostu nie. Wiecie co, ja sobie od razu zmienię seta. Tak, żeby po prostu nie zapomnieć, na że zmienię seta. Tak, niech se zmienia. No wiecie, czasami jak padnie bania, to można po prostu szybko polizać, co nie jest zbyt fajne. Można, można, tym bardziej jakbym dał mu siłkę 3 albo 4, nie? Chyba 4 serca. On zjadł koksa. No dobra, gość zjadł koksa, to sobie zjedzmy koks elegancko. Gość już swoją drogą ma w ogóle 630 rankingu, co nie jest zbyt dużym rankingu. Damy mu siłkę, słuchajcie. Na etap tej edycji, ja mam 1300 rankingu. W sumie rano miałem jeszcze 1500, no ale niestety z moimi skillsami minecraftowymi. Co ten robi? O kurde, to jakiś jego kumpel przyszedł, ja pierdzielę, dobra. Jebnijmy. Dobra, dostał siłę 4 chyba. Kumpel przyszedł, gość się zaczął koblować nagle. Nie wiem, czy mu miecz zniknął, czy co? Chyba mu miecz zniknął, nie, ma miecz, co on robi? Co ten gość odtupcza? A tutaj jakiś, nie wiem, ciasteczkowy, co? Jest 400 rankingu, gościu, chłop przyszedł. Co on robi? W lawie się tapla? Ja pierdykam. To tu się odbębnia. Dobra, bo zaraz prawie poliżę. Ej, on w ogóle nie czuje tego? Oni się w ogóle jakoś koblują. Ten typ w ogóle. Dobra, piątka. Spierdziela stąd. Co za, nie wiem. Dawaj, traj. Co za, szybko. No, trochę taki melepeta, że tak powiem. Dobra, nie, nie, słuchajcie, zombiaczek jest jeden na dwóch. Do niego perłę. No dobra, ale no niestety... On niestety... Trzeba mu pomóc. Pop tutaj założył się. Kurde, nie ma koksów. Ten idiota mnie będzie... Tutaj niestety. Daję mu koksiki, pyk. Dobra, rzućmy. No, masz koksika. Ten ciasteczkowy. O, koksa mam. No dawaj, bierz, bierz, chłopie. Zajebiście, a tamten ty mi spierdzielił, który nic nie miał. Dawaj, dawaj, ja chłopie, może jeszcze to wygra. Słuchajcie, kurde, może jeszcze to wygra. Nie wiadomo. Ale ja dobra, zjadłem koksa. Tamten chłop się chyba dobrał. Tak, tamten gość się dobrał. Ja pierdziel najgorzej po prostu, bo te typy mają tutaj dobierki, co nie jest chyba zbyt fajne. Trzyma jeszcze jednego, jak mają dobierki. Sobie poliżę, no niestety nie polizał, ale mam znowu koksa, mam kolejnego koksa. Zajebiście. Mam kolejnego koksa. Pewnie, że masz. Dobra, wujek Sajek tutaj, wiesz, no, nadzoruje. Na koksie, kurde, oni chyba mają tutaj strasznie dużo dobierek, te chłopy, dobra. Ten trochę mają. Nie jest na tym. Ten tyks nie jest na koksie, ale kurde, no zobaczcie, no. Nic w tej lawie nie można zrobić, ja pierdzielę. Ciężka tak sprawa. Nie przeszkadza w tej klepie, że to jest po prostu no duża masakra. Tamtej dobra, masz jeszcze jedną perłę. Kolejny raz dobrać. No, masz jeszcze jednego rzucaka. Koksów, a ten w ogóle spierdziela. Ale już zombiaczkowi nie pomagamy. Ej, oni nie, pouciekali. To jest możliwe, widzowie. Oni pouciekali. Goście mają, widzowie, nie wiem, z 3 dobierki. Goście mają z 3 dobierki. I pomimo tego jeszcze uciekają cały czas. Nie, jaki? Naprawdę... Jezu, szkoda mi troszeczkę ich. Dobra, już nie będziemy go dobierali. Ale czy ten typek poliże? Teraz dam mu efekt. Teraz dam mu efekt, szybko. Jak on nie liże, to jest niemożliwe. No dawaj, 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 dawaj. To jest po prostu niemożliwe, jak on nie liże ten melepeta. To jest efekt siły? Nie, to jest ten, o nie! O nie, zbugowałem się w klocku najgorzej. Dobra, bo mi set zaraz pada. Dobra, pada panie chłopowi. Dobra, zabiłem go, zajebiście. Kurde, zabił go! Co on tutaj miał ciekawego? Dobra, nic nie miał ciekawego. Ten chyba ciasteczkowy jest dobrany. Najlepszą opcją by teraz było po prostu uciec gdzieś do góry. Tylko no nie wiem, czy ucieknę. Tak, on jest na koksie. Kurde, najgorzej. Możesz nie uciec, dobra, Byćku, możesz nie uciec. Tutaj dużo warstw jest. Zobacz, zaraz wleci do góry. Gdzie? O, niestety typy są trochę głupie. Że tak powiem, nieudolne w tym, co robią. Ale ranking ich o tym pokazuje. Bo będzie to prawdopodobnie dedzik. Niestety. Chociaż ty padły buty. Nie, no tak jak mówię, to jest. Co zabił? To jest widzowie gildia idiotów. Jak widzicie, jak widzieliście gildia idiotów, no to właśnie wam zademonstrowałem. Leżą sobie koksy, weźmy sobie te koksy. No słuchaj. Sobie tego koksa, nie, czy ten ziomek miał perły. Miałeś miał farta, kurde, że dobrałem. Ciasteczkowego, ale
No niestety kumpel się tutaj dobrał. Ej, dobra, siłka to jest ID 5, no czwórkę wpisy. Gość tu przyszedł 38 raz. Dobra, teraz im dajemy. Przed mi już itemy padają niestety. I zmiana na zmianę. Piątka, to jest to. Peru, przepraszam. O, dodałem sobie, no niestety. Zedał. No niestety, ale z gilią, gdzie 378 tysięcy razy chłopy idą się dobrać, no to po prostu nie macie szans. No nie ma, nie ma. Dobra, moi drodzy, więc tepamy do kolejnej osoby. To jest chyba jakiś gościu, to nie ja i Samu, czy coś takiego. I gościu mnie tepnął tutaj na wyrównaną klepę, ma w ogóle 400 rankingu. No to jest ranking trochę, no tak jak już, wspomniałem przy poprzednim tepnięciu. To giga mały jak na ten etap edycji. No praktycznie znikomy i po prostu chyba... Ten gościu jest dobry, bo mnie tutaj ostro stryfuje. No szczerze powiem, że mi się trochę to nie podoba, bo ma 400 rankingu i mnie stryfuje. Dostał skida 2, ciekawe wiem, czy to... Nie jest jakiś ziom, który po prostu sobie zresetował ranking i być może zdedał raz, dwa razy... Ale zasuwa ten gość. Na twar, coś takiego. Dobra, jest sobie koksa. Dlaczego on zjadł koksę? Ja był na koksie wcześniej, powinien zjeść refila, ale tu jest beczka, wiecie co? Ja ale dostaję... I spróbuję go wrzucić do tej beczki. Wrzućmy go do tej beczki, czekajcie. Czy nam się uda? Tak? Jak on zasuł? Dobra. Cyk, udało nam się go wrzucić do beczki. Nie wiem, ten typek jakiś dziwny efekt dostał, mi się wydawało. Dobra, co on zrobił? Jaki Water dziwny efekt? Zrobił? Tak skubaniec. Ja pierdykam, no nie wierzę w to, jeszcze buterka mi zrobił. No to buterko na czymś... Ale ten gość jakoś tak, nie wiem... Jakby mnie z knoka bił. Ta. Nie. Ten typ jakby miał mieć w knoku, tak mi się wydaje. Dobra, zjadł sobie koksa. Czyli już więcej koksów nie powinien mieć. Padło mu bania, zajebiście. Padło mu bania. O, trzeba go dobrać chyba. Bani czasami. No dobra, no i założył sobie bańkę. Gdybym miał jakoś tutaj, wiecie... Ajajaj, nie ma. Kit V, szybko. No to świecie, po prostu... Dobieramy gościa, dobieramy lepszego, gościa, szybko. Na przykład, nie wiem, mieczek, tak jak był na kiedyś Sharpness 6, to pewnie gościa zginął. Zjadł! Jako teraz jest po prostu był downgrade do piątek. Gość mi koksa w ogóle rzucił, ale świr! Co się dzieje? Ej, na pół dał! Świr typa! Nice! Co ale... jest? Ej! Gość mi koksa rzucił! Ej, jaki gość uczciwy! Tak. Czemu mi koksa? Wziął za dwa koksy i jeszcze mi rzucił koksa. Ja pierdzielę. No to jest masakra po prostu. Co tu jest? O co tu chodzi? Ty, klata upadła! Nie, zdedał! I zdedał. Zdedał. Nie wiem, to było dziwne, bo... Znaczy, o nie dziwne, bo w sumie ściągnął klatę, ale... LOL, co to było? Nie, dosyć dziwne, bo gościu miał... Tutaj mi rzucił dwa koksy, tutaj mi rzucił to. Znaczy, rzucił mi w sumie jednego koksa. Nie no, dobra, klepa była w sumie. Może screena. No dobra, dałbym mu screena i tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, więc tepam do kolejnego ziomeczka. To jest jakiś typek o niku Muzuk czy Mózg, coś takiego. I tepnął mnie, moi drodzy, na wyrównaną klepę, ale to jest jakiś gościu, który chyba z cyklu Teparkowicz, ponieważ tutaj, no zobaczcie, gość jakieś klocki stawia. Dobrze, że to nie od spodu. No i kurde, dosyć dobry jest, no bo mnie tutaj, nie będę ukrywał tego, ale mi po prostu stres... Po prostu mnie dość mocno strefuje, co mi się za bardzo nie podoba, bo ja nie lubię być strefowany. Może tutaj jakimś makierku ciśnie porządnym, za grube pieniądze zakupionym. Dobra, rzucił sobie perełkę, ja muszę sobie zmienić seta, on chyba też musi zmienić seta. Nie założyłem spodni, ale by był fail teraz giga duży. Byłby giga duży fail, bo nie założyłem spodni. Dobra, komu coś dać? On nie je refila, tak, on jest na koksie ten gościu. To sobie. Dobra, zombiaczek dostanie speeda. No dziwnie, dziwnie, że gościu tutaj... Nie, co? Co tu się teraz trzymaj odpaliło? Zombie. Przecież ten typek, on przez tyle czasu wow. Nie jadł nic takiego. Zobaczcie, w ogóle, no tak jak mówię, to jest jakiś gościu dobry, bo tutaj i movement, i wszystko o ma. O Jezu, co on ogarnia w ogóle. A ziomeczek tutaj... Ładnie gościu ogarnia. Klocka zrobił, on tutaj... Wow, teraz może tak by musiał typek spać. Ale kozak, ty! Ogarnia. Ziomek tutaj wie, że musi iść po prostu do... Gościu wie, że musi tutaj po prostu iść, jakby to powiedzieć. To... Dobry jest. Co? Sun! Ban chyba. Chyba tutaj powinien kolega set bana. Uuu, chyba tak. Tak mi się wydaje. Jakieś cofanie było. Sun w ogóle ogarnia. Ale dobra, ziomek mnie tu niestety... Jezus Maria, co się w ogóle dzieje? Zrzuca. No powiem wam tak. Typek? No ogarnia. Jezu. Ej, gościu normalnie. Gościu normalnie tak ogarnia, że to jest kosmos. Weźmy sobie klocki na pasek. Ty, bo ja zaraz padnę. Dobra, ty, prawie polizałem, nie mam już koksów. Koksów, więc lipa. Dobra, typek też już nie ma koksów, mamy po zero koksów, także... Kurde, weźmy go, zrzućmy na dół jakoś. Kurde, dobra, ej.
Aż się na to przyjemnie będę tak to patrzy, aż... szkoda. Ale szkoda mi zombiaczka, nie, czekajcie, trzeba zadziałać. Dokupiony. No właśnie, stręża dokupiłem i przez to, że dokupiłem stręża nie mam bloku. Dobra, wiecie co? Próbujemy go zrzucić na dół, musisz go pozbyć na chwilę, kurde, że tak powiem. No zobaczcie to, no typek scwany. Jest scwany, no. Ty, papa, zmienił seta, goście zmieniał seta. Scwany typ. No jest scwany, no nie ma co, jest typeczek scwany. Ty, gościu, na dół spieprzaj. Ty zrobił klocka, rzućmy perę do niego i gościu może będzie w szoku, by polizał. No nie, on by polizał, gdybym ja był po prostu lepszym ogarniaczem. Dobra, kumpel na dół spadł. Dobra, ciul, nie jem refila. Teraz jem refila, żeby nie polizać po prostu. On już nic nie ma, ja nic nie mam, kurde. W sensie, jakby koksów nie mamy obydwoje. Czy on zjadł koksa, ci mi się wydawało? Nie, myślałem, że zjadł koksa, typek, że mu tak w łapce po prostu mrugnął tam koksik, ale to chyba nie. No i w dupę jeża kokoszankę polizałem. Ja dupia. Najgorzej, widzowie. No tan lucky. No szkoda gadać po prostu. Dobra, to dawaj, Sajek, zobaczymy jaki jesteś. Klepotana. O kurde, ja mam defaulta, człowieku! Zdarzy w ognie? Mam, no! Ty, jest refila, bo ty zaraz poliżesz. Chłopie, nic nie widzę! Ja nic nie widzę! Czekaj, ja mogę też sobie ustawić defaulta. Default, ej! Default challenge! Ty, to jest dobry pomysł na te parki! A, że default challenge nagrać tak trybaka? No, człowieku! No to w sumie byłoby w sensie, spoko. Wiesz, dla mnie to taki chleb poprzedni, że tak powiem, nie? No tak, to znaczy to jest codzienność, ale jak ja, wiesz, od 2013 roku, jak zacząłem grać w Minecrafta, cały czas grałem tak trybaku. Mogli, no, nie? O, było blisko. Było blisko, ile żeś trafili? No właśnie, tak, u ciebie to była, wiesz, u ciebie byłaby różnica, jak ja się nie klepię, to dla mnie... Ja i tak zawsze się klepię w sumie za ogniem. Kiedyś próbowałem bez makra odcinek, ale to się minęło z celem. Celem, bo każdy praktycznie makro używa, no. Tak, każdy na makrach, no. I ciężko się klepie. Kiedyś to, kurde, jak się grało od parę lat temu, to tam wiesz, bez makra i jak ogarnęłeś, to byłeś szefem. Pewnie, że tak. Ty, w ogóle ja za ciebie nic nie dostanę. A nie, się do rankingu za ciebie dostanę. Ile masz jeszcze refili? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? No, a ty nie? Nie. Dobra, nie, no mam jeszcze jednego. Aj, oj, oj. Jezu, ta końcówka tak mi nie wyszła. Miałem jeszcze jednego refila, coś. Ty, ale stary. Stary, mi się wydawało, że ja tak jeszcze w miarę jakoś tak mogłem mieć szansę, ale pod koniec tak zrąbałem, stary, ja nie no, wiem, no pod koniec dostałeś strefę, ten ogień ci może przeszkodził. No ten ogień, stary, jeszcze ja tym kocem jestem zasłonięty. Dawaj, cwaniaczko, zaczęcie teraz jesteś taki, wiesz, czy ten mały ogień... Urabura, nie? No, czy taki, wiesz, że tak... O kurde. Bez kitu, ja jestem jakiś ja jestem totalnie nieudolny bez makra. Dobra, to jest tak nieudolny bez makra, że to jest masakra. A, bo jestem takim prosem z tym, resurspakiem. Aha, no wiesz. Właściciel potężny serwera woda. Dasz Minecraft Sajek. Ty, ja to przegram, ale jaja będą. Nie, ale wstyd będzie. Zliże! Ja tego nie mogę. Nie, jak ja to przegram, ja się nie pokazuję na live'ach. Jak przegram z Sajkiem, który w ogóle, nie wiem, klepi się raz na rok. No, dobra, no. Zrobiłem. Ten pierwszy refil jakoś tam dobrze ci poszło. Ale ty wali w tą myszkę, kiedy ty CPS-ów klika, stary? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. A to słychać? No walcz sobie kolejny, jakbyś to robił. Jakbyś nie wiem co robi, jakbyś młotkiem wali w to. Ej, ale stary, ja mam farta, bo ja cały czas... Bo na jednym albo na pół. To na jednym albo na pół. Ja tak sobie z pięcie w miarę jem. Jeszcze jeden refil ci został, nie? No, ci też. Pół serca znowu, człowieku! Jak ten montażysta to fajnie zmontuje, to za każdym razem, albo stary, nie miałem więcej jak serce. Dobra. Teraz jesteś zniszczony, znowu będzie chyba na 5, 6. Kuźwa! Na 8. No nie! Dobra. Kurwa, no dobra, no ty, ja sobie potrenuję, człowieku, to uważaj, na tych klatkach będę robił eventy i będę klatki robił, będę grał. Będziesz sam się klepał i sam nagrody sobie zgarniał.